niesamowite wydarzenie, dlatego że do tej pory przeszczepy włosów były robione w zupełnie inny sposób. To nie jest nowa sprawa. Przeszczepy włosów były zrobione już od wielu, wielu lat. Natomiast niestety wymagały nacięcia na tyle głowy i te nacięcia po pierwsze były bardzo nieprzyjemne, dlatego że bolesne i wymagały i skalpela i tych metalowych klipsów, które były zakładane i pacjenci mieli bardzo ciężki czas, jak przechodzili przez te pierwsze parę dni gojenia i potem nawet tygodniami mogli być spuchnięci. I wspomnienia tego nie były najlepsze. Natomiast to, co się wydarzyło dwa lata temu, to jest to, że wymyślono nową metodę. I ta nowa metoda polega na tym, że pobiera się tak zwane mieszki włosowe zamiast całego kawałka skóry. I ta metoda doprowadziła do tego, że właściwie nie ma żadnej blizny. To jest szczególnie ważne dla młodych ludzi, którzy lubią mieć krótkie włosy i którzy mają zawsze tą szansę, że w przyszłości mogą zdecydować się ogolić głowę albo nawet nosić bardzo, bardzo krótkie włosy. Jeżeli mają bliznę, jest to niemożliwe albo przynajmniej na pewno zwraca uwagę. Poza tym druga rzecz jest taka, że te blizny z czasem się rozszerzają, także one są coraz bardziej widoczne. Natomiast jeżeli się pobiera metodą follicular unit extraction, czyli to jest wyciągania pojedynczych mieszków włosowych, a tego właściwie nie ma. To nie ma, nie ma, jest to zupełnie niezauważalne, jak wyglądają tego typu blizny. I dwa lata temu myśmy byli jedną z pierwszych klinik w ogóle w Stanach Zjednoczonych, która zaczęła używać maszyny, która się nazywa NeoGraft. I to była pierwsza tego typu maszyna, która pozwoliła na pobieranie mieszków włosowych w sposób, który ma sens. To znaczy mieliśmy pierwszy raz w stanie wyciągnąć około 2000 mieszków włosowych w czasie jednej operacji i zabiegu. Także jeżeli się to robi ręcznie, to oczywiście to jest niemożliwe i to było możliwe tylko wyciąganie tych mieszków włosowych powiedzmy 100-200 dziennie. Także to jest bardzo mała ilość, która rzadko kiedy naprawdę zmienia sytuację pacjenta. Wiele osób, które chce rekonstrukcji włosów, potrzebuje tysiące włosów. Także ten NeoGraft zmienił sytuację. To było rzeczywiście coś, co zupełnie zmieniło nasze nastawienie do tego typu operacji i to jest porównywalne do tego, co się wydarzyło z pęcherzykiem żółciowym. Jak ja byłem, zaczynałem moje doświadczenie w chirurgii 20 lat temu prawie, pokazała się laparoskopia i to zmieniło to, że zamiast dużego nacięcia przez trzy małe otwory mogliśmy wyciągnąć pęcherzyki żółciowe i kompletnie zrewolucjonizowało to chirurgię. I teraz wiele operacji jest zrobionych w ten sposób. Przy użyciu właśnie drobnych nacięć można uzyskać te same wyniki przy dużo mniejszych komplikacjach i braku blizny i bardzo szybkim dochodzeniu do siebie. Także ten NeoGraft się naprawdę okazał niesamowitą rzeczą i przez ostatnie dwa lata wykonaliśmy tego typu zabiegi na setkach pacjentów, którzy rzeczywiście, szczególnie ci, którzy przedtem mieli operacje wykonane przy pomocy normalnego cięcia i blizny, zawsze nie tylko doceniali to, że nie ma blizny, ale również to, że dochodzenie do siebie i ból jest właściwie minimalny. To znaczy oni nie są w stanie wrócić do gymu po 5 dniach i do życia dosłownie w ciągu paru dni. Ale to już jest jakby sprawa historii, dlatego że to, co chciałem dzisiaj powiedzieć, to jest to, że mamy zupełnie rewolucyjną nową metodę, która już spowodowała to, że ten NeoGraft został jakby przesunięty do tyłu, dlatego że pojawiły się roboty i to jest coś, co rzeczywiście zupełnie rewolucjonizuje medycynę, bo zamiast bezpośrednio człowieka operującego na pacjencie, pojawiają się roboty, które są bardziej precyzyjne po prostu. I to najpierw pojawiło się w ogólnej chirurgii, w urologii, w ginekologii, gdzie roboty Da Vinci są w stanie wykonywać bardzo małe ruchy, które są oczywiście przekazywane przez chirurga, natomiast są bardzo precyzyjne i podobne do robotów, które są wykorzystane w kosmosie czy przy produkcji samochodów. Także pojawiła się grupa ludzi, która stwierdziła, że dlaczego nie wykorzystać tego typu technologii do przeszczepu włosów. I tutaj się okazało, że to jest to bardzo skomplikowane, dlatego że włosy po pierwsze są pod różnymi kątami, są bardzo małe i pacjenci się ruszają, bo te zabiegi wszystkie są wykonywane pod miejscowym znieczuleniem, także oni nie są uśpieni. I pojawiła się duża technologiczna, jakby taki technologiczny problem, jak to opanować to wszystko i połączone zostały dwie technologie, robotów, które są wykorzystywane w przemyśle, tak jak na przykład w Detroit samochody są budowane przez roboty, bo są one precyzyjne i potrafią wykonywać te same czynności bez zmęczenia, z podobnymi do bomb, tych smart bombs z laserowymi takimi namierzaczami. Te namierzacze w ciągu milisekundy namierzają kąt włosa i wypuszczają
mały taki jakby punch, czyli coś, co wyciąga ten włosek, zanim pacjent jest w stanie się ruszyć. Także to doprowadziło do tego, że jesteśmy w stanie wyciągać mniej więcej 1000 włosów na godzinę w bardzo precyzyjny sposób. I właściwie te same włosy, które są wyciągnięte pomiędzy pierwszym a tysięcznym włosem, wyglądają tak samo. To jest oczywiście niemożliwe przy użyciu człowieka i dlatego ta technologia zupełnie otworzyła nowe jeszcze możliwości w tej sytuacji. I to jest nie tylko bardziej precyzyjne, jest szybsze, pacjenci się mniej męczą, ale również te przeszczepiane włosy są mniej uszkodzone, także jest dużo większa szansa, że one urosną tak jak chcemy. A jest to na tyle nowa technologia, że jest tylko 5 na świecie takich maszyn. Nasza jest 5 w całym Midwestie i w Chicago oczywiście nikt nie posiada tego, ale jest jedna w Nowym Jorku, parę w Los Angeles i tak jak mówię, jest to piąta tego typu maszyna na świecie. Także jesteśmy bardzo podekscytowani tą sytuacją, że możemy to już robić. Mamy już pacjentów, którzy przeszli tego typu zabiegi i są bardzo zadowoleni z tego, jak to szybko przychodzi. I mimo że na początku mieliśmy tego typu uwagi, że prawdopodobnie pacjenci się będą bać, bo to jest jednak robot, to nie jest człowiek, to nie wiadomo, co się wydarzy, to muszę to wszystkich zapewnić, jednakże to nie robot przychodzi do was i staje przed wami, zaczyna to robić, ale tak jak pewno zobaczycie tutaj na zdjęciach, które zrobione zostały podczas tego typu zabiegu, jest to maszyna kontrolowana przez człowieka. Ona robi to tak naprawdę bardzo precyzyjnie i dobrze, ale to można porównać do lądowania samolotów na lotnisku O'Hare. One lądują automatycznie, ale pilot tam siedzi i sprawdza, czy te samoloty mają wszystkie prawidłowe wskazówki takie, jak powinny być, w razie czego oczywiście to zmienia. I tak to się wydarza w czasie tych operacji robota Artas, że robot po nastawieniu odpowiednich parametrów wykonuje to, natomiast my czuwamy nad tym, żeby to się wydarzyło w dobry sposób. Ta metoda mieszków włosowych, pobierania mieszków włosowych pozwala na to, że możemy wykorzystywać włosy z klatki piersiowej, z rąk, z nóg, z innych miejsc ciała i przerzucać je na głowę. I oczywiście to wydaje się, jak to jest możliwe, żeby to dobrze wyglądało. Ciekawostką jest to, że te włosy się zmieniają. W momencie, kiedy się pojawią na głowie, zaczynają się prostować i wyglądać tak jak włosy na głowie. Także nie jest to pierwsze źródło. Pierwsze źródło, które używamy, są to włosy na głowie. Natomiast jeżeli ktoś nie ma wystarczająco włosów, można te włosy pobrać czy to z brody, czy z klatki piersiowej, czy z innych miejsc.